Panie prezesie, jak ocenia pan kontynuację trendu wzrostowego skali biznesu grupy Mercator Medical pomimo trudnego otoczenia, jakie oglądaliśmy w ostatnim czasie? Rynek rękawic na świecie rośnie o 6%. Tak się dzieje od dłuższego czasu i takie są prognozy na przyszłość. Grupa Mercator Medical urosła o 16%, co oznacza, że nadążamy za rynkiem i wręcz go wyprzedzamy. I tak dobrej myśli jestem także co do przyszłości. Patrząc na tę przyszłość, nie sposób zapomnieć o największej inwestycji w historii grupy Mercator Medical, mianowicie o rozbudowie fabryki rękawic w Tajlandii. Kiedy zatem można spodziewać się uruchomienia pierwszych linii produkcyjnych? I z drugiej strony, czy termin całkowitego oddania fabryki w połowie przyszłego roku jest nadal aktualny? Ta inwestycja jest faktycznie dla nas bardzo ważna. Osobiście jej doglądam, będąc w Tajlandii, spędzając tam dużo czasu. Dwie pierwsze linie uruchomimy w październiku tego roku, czyli za miesiąc, najwyżej za półtora miesiąca, biorąc pod uwagę, że teraz jest połowa września, i z następnymi liniami chcemy się uwinąć do połowy przyszłego roku, do połowy 2018 roku, a więc w lipcu, być może najpóźniej w sierpniu 2018 roku fabryka będzie całkowicie na biegu. Jednocześnie spółka oddała właśnie zakład produkcyjny wyrobów z włókniny w Polsce pod Włocławkiem. Co on oznacza, co on daje Mercatorowi? Skala tego zakładu jest zupełnie inna. To jest o wiele mniejszy zakład niż fabryka rękawic nitrylowych w Tajlandii. Tym niemniej da on nam tutaj w Polsce możliwość produkowania na miejscu elastycznych, krótkich serii i dostosowywania się na bieżąco do potrzeb rynkowych. I oznacza także powrót przemysłu i produkcji z Azji do Polski. Trzymamy zatem kciuki i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jak ocenia pan wyniki finansowe uzyskane przez grupę Mercator Medical w pierwszej połowie 2017 roku? I jak wyglądałyby one, gdybyśmy oczyścili je z przejściowych bądź jednorazowych efektów rynkowych? W zakresie przychodów osiągnęliśmy blisko 150 milionów złotych. W zakresie EBITDA jest to 6 milionów złotych, a w zakresie wyniku netto 1 milion złotych. Bardzo cieszymy się z wzrostu przychodów, które wzrosły rok do roku o 16%. Jest to znacznie powyżej przyrostu samego rynku. Jeżeli chodzi o EBITDA i wynik netto, to te wielkości były pod wpływem zawirowań na rynku lateksu naturalnego oraz kursu dolara do złotówki. Gdybyśmy oczyścili te wyniki z tych jednorazowych czynników, to według naszych szacunków EBITDA wzrosłoby około 19%, a wynik netto około 25%. Inwestorów na pewno interesuje też to, jak wygląda po drugim kwartale płynność i zadłużenie spółki i czy Mercator posiada nadal zdolność i przestrzeń do finansowania rozwoju, do finansowania inwestycji, jakie prowadzi? Tak, jak najbardziej posiada. Rok do roku dług netto kwotowo nie zmienił się. Podobnie współczynniki zadłużenia oraz płynności. Jeżeli chodzi o wskaźnik, chyba najistotniejszy wskaźnik dług do EBITDA, to wynosi on obecnie 2,6. Jest to znacznie poniżej komponentów bankowych i daje nam przestrzeń do dalszego finansowania inwestycji w Tajlandii, którą kontynuujemy. Tymczasem spółka zakończyła właśnie inwestycje w zakład wyrobów z włókniny w Pikutkowie pod Włocławkiem. Jak tutaj w sferze finansowej widzi pan korzyści wynikające z uruchomienia tej placówki? Rzeczywiście inwestycja zakończyła się niedawno. Przede wszystkim ma ona zapewnić dostawy wyrobów z włókniny, które w tej chwili kupujemy w Azji. Cykle zaopatrzenia z Azji są długie, wynoszą kilka miesięcy. Tutaj będziemy w stanie w ciągu kilku tygodni wyprodukować każdy asortyment, co przełoży się na przychody ze sprzedaży, ale bardzo istotnym też elementem jest odmrożenie kapitału pracującego wynikającego z tego, że będziemy mieć krótsze cykle zaopatrzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.